Hej, sprawdźcie już dzisiaj, zależy z jakiego miasta jesteście, z mniejszego to inaczej, z większego też inaczej. Ile kosztuje dzisiaj wizyta u dobrego, takiego najlepszego w danym mieście, psychiatry, psychologa? Myślę, że ceny są, mówimy o dobrych psychiatrach, psychologach, od 200 tak, do 500 zł. Jeżeli macie jakieś inne dane, to, to napiszcie yy, na dole. Yy, pod filmem, może rekordziści są jeszcze więcej, biorą za wizytę. Wizyta, która trwa czasami 10 minut, czasami pół godziny, może do godziny, ale mniej więcej w takich widełkach, najczęściej 15 do 30 minut. I specjalista bierze za taką wizytę 300-500 zł, czyli w godzinę może przyjąć trzech pacjentów i zarobić półtora tysiąca złotych ale wykształcił się i, i ja chyle czoła, więc jak, niech zarabia jak najwięcej. Ale tu, cho, tu chodzi o inną kwestię. I teraz zadam Tobie pytanie. Z jakiej racji? Wytłumacz mi, bo ja, bo ja nie rozumiem. Ja tego nigdy nie będę rozumiał i nie będę tego tolerował. Za darmo. Masz mieć z boku człowieka, który Ci narzeka, który przez całe życie ma problem, który mm, oprócz narzekań to jeszcze widzi pesymistycznie, dramatycznie i zaburza, zabija, niszczy twój optymizm. Dlaczego? Specjalista, a ty jesteś w tym momencie, jeżeli żyjesz z kimś 10, 15, 20 lat specjalistą. Ponieważ znasz wszystkie problemy osoby z boku, to dlaczego? Czy to jest facet, czy to jest mężczyzna, czy to jest twój kolega, czy to jest twoja dziewczyna, kochanka, żona, dlaczego? Ty masz to słuchać za darmo? Skoro godzina kosztuje specjalisty półtora tysiąca złotych, a ty masz latami, to słuchać za darmo? Ty jesteś chory? Nie szanujesz siebie? A wiesz, że jeżeli nie szanujesz siebie, to kobieta nie będzie też szanowała ciebie? Zdajesz sobie z tego sprawę? Więc przebywanie z osobami negatywnymi, z osobami pesymistycznymi, osobami, które zabijają świat zewnętrznie, po powinno być płatne. Te osoby powinny dawać albo jakieś yy, pieniądze za to, albo zapraszać Cię na, na wycieczki, opłacać Ci wszystko, co jest yy, dookoła Ciebie. To jest moje takie skromne zdanie. Jeżeli jest optymista i pesymista, pesymista płaci za wszystko, jeszcze się pyta, prosi, czy może za wszystko płacić i być obok optymisty. Ponieważ to optymiści... Tworzą najwięcej w tym świecie, to optymiści wszystko wymyślają, dzięki optymistom jest ten świat, a pesymista później z tego korzysta. Je... A na początku, co robił? Negował to, co wymyślał optymista. Więc zastanówcie się od dzisiejszego dnia, kogo macie obok siebie: czy to jest kolega, czy to jest koleżanka, kochanek, kochanka, żona, dziewczyna, ktokolwiek. I jeżeli macie narzekacza, niech on za to narzekanie płaci. Płaci pieniędzmi, płaci usługą, czymkolwiek. Pamiętajcie, życie macie jedno, a nie można zabijać idei drugiego człowieka. Nie można zabijać wewnętrznie, zewnętrznie. Swoim pesymizmem drugiego człowieka. Zastanówcie się nad tym, bo to jest bardzo mądry film. To jest jeden z mądrzejszych filmów na tym kanale. Hej.